Dzień dobry, dzień dobry, witam w drugim odcinku zastępczym, hej ho! Znowu jesteśmy w moim pokoju, ponieważ znowu będziemy robić reakcję. I słuchajcie, z góry chciałbym was przeprosić. Uznałem sobie, że tak, są dwie opcje. Pierwsza, albo nie wrzucam w ogóle filmu, albo wrzucam film, ale jest on w takiej formie. Uznałem, że skoro teraz pracujemy sobie nad regularnością i wrzucaniem po prostu rzeczy na swój kanał, to wrzucę drugi odcinek. Tym razem mamy również ciekawe rzeczy do testowania. Również będę płacił, jeśli mi coś nie wyjdzie. A w dzisiejszym odcinku będzie to kringe. Och no, el kringe. Cringe, czyli odczucie, które od dawien dawna zaprząta głowy wszystkich osób na świecie. Czy jest to robienie śmiesznej minki? Czy jest to tańczenie w strojach? Czy jest to robienie innych głupich rzeczy? Słuchajcie, cringe dopada każdemu. I każdy ma różny poziom cringe'u. A tak się składa, że ja, one and only Bubisz, mam bardzo niski poziom cringe'u. Jestem w stanie scringe'ować tak naprawdę na wszystko. Nawet jeśli kichniesz w nieodpowiedni sposób, widzę. Albo śmiesznie zapytasz o zdjęcie. Chcę, żebyś wiedział, że wtedy może być tak, że po prostu cringe'uję. Tak, jest to drugi odcinek w takiej formie, dlatego że mamy wyjazd. Uznałem, że lepiej, żeby to wyglądało tak, niż żeby nic nie było na kanale. Ale to nic, ponieważ już kolejne materiały będą o wiele fajniejsze. Szykuję dla was coś super ciekawego, także cieszę się, że jesteście. A my przechodzimy, oczywiście, każdy cringe równa się stóweczka. Dzisiaj również zamierzam wydać trochę kaski. Tym razem też dla potrzebujących, może nie piesków. Teraz sobie znajdziemy jakąś fajną fundację. Odpalamy TikToka, który jest, jak wszyscy wiemy, skarbnicą wszelkiego rodzaju cringe'u. Let's go! Please smile. Smile, please, come on. Dlaczego on ma sól na mordzie? O co chodzi? Nie rozumiem. Po pierwsze, dlaczego ma sól wokół ust i dlaczego płacze? To jest pierwsze pytanie. Nieważne. Nie spowodowało to mnie cringe'u. Oj. Yeah, pierdziele! Czy to jest całkowicie normalne? 50 tysięcy lajków i nagrywam takiego TikToka. Ja nawet nie wiem, jak to mam skomentować. Pierwsze pytanie, które pojawi mi się w głowie. Dlaczego? Jest epickie, chciałem tylko powiedzieć. I powoduje, że mam ochotę z powrotem na grzywkę. Nie jest to cringe, słuchajcie, nie jest to cringe. Póki co, jeszcze nie scringe'owało mnie nic jakoś tak mocno. Poza może tym. Let's go dalej. To ja mam pytanko, bo czy możemy z tobą usiąść? Tak? To popczam. My słuchamy Penelope Scott i Jasmine Bean. I Prima. A oglądasz anime? Nie. Szkoda. Co to jest? Znaczy, dobra, nie oceniam, ale jest to ciężkie. Ciężko cringe'ujące to jest. Dodajemy tutaj, myślę, że spokojnie punkt cringe'u. Let's go, lecimy dalej. Yeah, pierdziele. Kochana. Dlaczego ludzie tak robią? Jakby nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Wiecie, jakby chciałbym to rozumieć, chciałbym wiedzieć, o co chodzi. Ale dlaczego? Jakby kto jest grupą odbiorczą takiego czegoś, rozumiecie? Kto sobie patrzy na to i myśli sobie tak, wow, ale super zrobiłaś z śmiesznym wow. 4 punkty. 400, jakby rozumiecie to? Ja nagrywam 10 minut. W 10 minut wydobyłem 400, rozumiecie? Wiecie, jaka to jest stawka godzinowa? Duża stawka godzinowa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie mam nic do ludzi, którzy lubią anime. Nic. Ja naprawdę też oglądałem Dragon Balla, oglądałem Naruto. Może ktoś mi wytłumaczy. Wiecie, o co chodzi? Może ja nie kumam kultury. Lepiej nie zadzierać, to tylko tyle chcę powiedzieć. Jakby z tego TikToka możemy wyciągnąć jedno. Nie robimy UU i naprawdę nie denerwujemy tego użytkownika. Nie scringe'owałem jakoś tak strasznie, ale potwierdza się to, co mówiłem wyżej, że po prostu ogólnie ja na przykład też kiedyś się mega jarałem przebieraniem w różne jakieś tam stroje i tak dalej. Niektórzy cały czas lubią. Natomiast, tak żeby bez powodu chodzić tak po domu, no bo nikt tego nawet nie widzi tak na dobrą sprawę. No okej, nastawiły kamerę, żeby to nagrać, więc no pewnie dlatego. Aczkolwiek po prostu lećmy dalej. Bakugan.
Znaczy po prostu ja nie wiem czemu. Ty już nie czuję już cringe'u, po prostu dlaczego tak się dzieje? Czy to jest, rozumiem, z jakiegoś anime, tak? Czuję, że jestem troszkę boomerkiem w tym momencie. Okej, obiecuję, że teraz nic nie powiem na temat osób, które mają cokolwiek związanego z anime. Szanujemy się nawzajem. Miłość, tak jest. Po prostu będę to pominął. To jest epickie, to jest dowalone. Nie, to, takie TikToki powodują, że jestem nakręcony. I pamiętam, jak miałem 10 lat, to się wpisywało w YouTube'a People are awesome, 2010. I leciała taka muzyka, jeszcze coś tam. Monster, how should I feel? Creatures like here. A w tle ktoś skakał ze spadochronem, robił kickflipa. I wtedy czułem, że jestem w stanie skoczyć co najmniej z wersalki i naprawdę zrobić kozacki fikołek. I miałem ochotę rozpierdzielić wszystko. Tak mnie nakręcały te filmy. Jak widzę coś takiego, czuję dokładnie to samo. Nie, dobra, wiecie co, do tego to ja już totalnie nie rozumiem. Ani nie jest to cute, ani nie jest to fajne. Jest to, szczerze powiedziawszy, dziwne. Kto to włączy? Czy włączy to normalny nastolatek, który sobie, a, poglądam sobie dziewczynę, co jest ubrana za króliczka i po prostu kicha jak dziecko, no. I robię... Pary powinny mieć zakaz nagrywania takiego kontentu. Wiecie, z czym mi się kojarzy takie coś? To ma vibe Domina. Domina Kwolczyego, z którego potężnie ryliśmy bekę na 25 minut 2, jak zobaczyliśmy jego TikToka z prankiem na dziewczynie, gdzie udawał, że ją zdradza i to było absurdalnie cringe'owe i to ma ten sam vibe. Przepraszam, Domin. Domin już się poprawił, tego nie robi. Tym państwu naprawdę podziękujemy. Nie scringe'owałem, ale proszę. To 6. Ha! Znowu działa na mnie anime. Nieważne, lecimy dalej. Kurde! Przestań! O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? W ogóle po pierwsze, absurdalnie długie grabie. Są to wykałaczki do koreczków, rozumiesz? Jest to tak długie, że jak na przykład wygląda podcieranie się w takim czymś? Nie no, drapanie w sumie może zarąbiście wyglądać, ale co poza drapaniem jest super? Dlaczego masz... poprzeczkę w buzi. Jedną z bardziej cringe'owych rzeczy, która mnie wykręca, są wszystkie dźwięki, które się robi buzią, czyli wszystko to po prostu za każdym razem, jak coś takiego słyszę, to mam ochotę. Let's go dalej. Yeah! To jest podpisane. To jest napisane. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy uzbrojeni? A co? Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę ktoś się zachowuje w sytuacji, kiedy jest zagrożenie i ktoś ci grozi bronią palną. Wszystkie pieniądze, które masz, oddawaj. Ratatata. Nie no, zgasła mi lampka drugi raz. Dokończymy to w taki sposób. Przepraszam najmocniej. Ten filmik jest tak absurdalnie cringe'owy, że po prostu aż czuję, że żyję. Saint Bernard sits at the top of the driveway. To w ogóle nie jest cringe'owe, zarąbiste. Super strój, plus jeden, chciałbym taki, let's go. Ciarki nie przeszły. To jest moje prawdziwe pytanie. Dlaczego wszystko, nie wszystko, bo to może być, wiecie, nie w porządku, ale większość rzeczy związanych z anime jest absurdalnie cringe'owa. Uwielbiam anime, powtarzam kolejny raz, błagam was, nie zagryźcie mnie. Masz prawdopodobnie 20 parę lat. Potato chips, potato, zamknij mordę. Ciekaw jestem, jaki spór doprowadził do tej bitwy tanecznej. Mieliście kiedyś tak, że na przykład tak się rozwiązywało spór, bo na przykład u mnie się chodziło na solówę, dawało się sobie w mordę, oczywiście nie pobieram tego i lepiej tak nie robić i się dogadywać bez przemocy. Tak jak na przykład oni, ale żeby na przykład, ale mnie zdenerwowałeś, muszę teraz... To cię nauczy, a ktoś mówi... Ty sobie myślisz, o, tylko nie podwójny obrót z przysiadem, jest to najcięższy ruch. Ale ile w ogóle ludzi się tam zebrało? Rozchodzi się wieść po szkole, ej mordo, normalnie Samantha będzie się tam z ziomalem nadupcała, nie? Jakby będzie, krew się leje, założyła swoje rękawiczki kościotrupa i naprawdę będzie niezła rzecz. Wszyscy przychodzą, każdy z telefonami.
Zobaczmy, jak się to rozstrzygnie, kto wygra ten spór. O nie, i kocie łapki, o kocie łapki, siedem stóp, rozumiecie to? W tym momencie. O, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Dzięki za oglądanie, następny film obiecuję, że będzie już w innej konwencji. I co? Dzięki wielkie, see you, peace!